Cmentarz Osobowicki jest największym cmentarzem we Wrocławiu i to tutaj tak naprawdę największe zmiany czekają na kierowców. Ci z Państwa, którzy wybiorą samochód jako środek transportu, muszą liczyć się z tym, że tak jak w poprzednich latach, nie podjadą pod samą jego bramę, pod samą bramę cmentarza Osobowickiego, ponieważ ulice Osobowicka, Łużycka, Bezpieczna, Rejmonta oraz Las Osobowicki są dziś zamknięte. Parking, tak jak w poprzednich latach, został utworzony na terenach wojskowych. Nam udało się porozmawiać z pasażerami komunikacji miejskiej. Część z nich w zeszłych latach także wybierała samochód, aby przyjechać na cmentarz, aby odwiedzić nekropolię. W tym roku zdecydowali się właśnie na tramwaj albo autobus, ponieważ to znacznie odciąża ruch samochodowy, zmniejsza także korki i o to apelują przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, o to apelują przedstawiciele służb mundurowych, aby przesiąść się właśnie w autobus, w tramwaj, ponieważ na ten dzień zostały utworzone specjalne linie. Tak jak Państwo teraz mogą zobaczyć, na przykład linia tramwajowa E1 połączy Osobowice z Oporowem. I takich linii mamy kilka. Na Osobowice dojedziemy także tramwajem E2 przez Krzyki, Powstańców Śląskich czy Szewską. Tramwajem linii E3 dojedziemy z Sępolna, między innymi przez ulicę Paderewskiego, Grunwaldzką, Sienkiewicza, Trzebnicką, Plas Powstańców, no i właśnie dotrzemy tutaj na cmentarz Osobowicki. Na Osobowice dojedziemy także tramwajem linii E4, E5, E8 oraz E9. Dokładne trasy autobusów oraz tramwajów mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia, na oficjalnej stronie miasta Wrocławia. My dziś dla Państwa cały czas tutaj będziemy śledzić sytuację na drogach i będziemy mówić, jak wygląda sytuacja, czy ruch się zmniejsza oraz jak wiele ludzi odwiedza dziś tę nekropolię.